idziemy? Za chwileczkę. Ciocia tylko telefonu szuka, wiesz? Ciociu, ale masz go w ręce. Widzisz, taka z cioci gapa. A poczekaj, nie otwieraj może drzwi jeszcze, co? Może... Ej, Iwonka? Cześć. Ja właściwie do Kasi przyszedłem oddać mikser, ale... Ciociu, coś ci się stało? Nie, nic. Jak nic? Przecież widzę, że cię boli. Pokaż tą rękę. Ciociu, leci ci krew. Leci ci krew. Nie wygłupiaj się, pokaż rękę. No świetnie. Na szczęście rana nie jest głęboka, ale zdecydowanie musimy to opatrzyć. A czy mama ma może jakiś spray do dezynfekcji i plasterki? Ma plasterki z kotkiem. Plasterki z kotkiem. Świetnie, na pewno nam bardzo pomogą. Poprosiłbym. A ty chodź, słodki rudzielcu, zajmiemy się tym palcem. Słodki rudzielec. Wyrwało mi się. To ja nie lecę po plasterki. Dziękuję. Przyniosłam plasterki z kotkiem. Super, dziękuję. Plasterek z kotkiem musi pomóc. Bardzo boli? Nie, w ogóle. Powinno obejść się bez amputacji, ale nie obiecuję. Tęsknię za tobą, Iwona. Cześć. Hej. Przepraszam, ja mikser oddałem i muszę uciekać. Cześć. Pa. Cześć. Mama. Cześć, kochanie. Co tam? Dzisiaj ciocia się skaleczyła, ale doktor Wojtek jej pomógł. No widziałam właśnie, widziałam. Ja też będę lekarzem. Tak, to cudownie. Kochani, leć się pobawić na chwilkę, dobra? Zaraz do ciebie przyjdę. Kasia, ja cię strasznie przepraszam. Ja naprawdę w ogóle nie wiem, jak do tego doszło nawet. Iwona, luz. Naprawdę, luz. Ja nie zamierzam prawić ci kazań, no.